Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Witosa, druk nr 3813. I pana przewodniczącego też proszę o przedstawienie pytania. Szanowni Państwo, nasza opinia komisji jest negatywna. Ja już nie będę się wczytywał w ten cały opis. On dotyczy czterech budynków równocześnie. Tych budynków A, B, C, D. O ile pozytywnie rozpatrzyliśmy sprawę budynku C i budynku B, budynku B1, B2, o tyle tutaj wraca razem z tymi budynkami jeszcze ten budynek mieszkalny, ten najwyższy. Stąd nasza opinia jest negatywna, ponieważ w takim ujęciu nie możemy przyjąć zamierzenia inwestycyjnego, które jest, opisuje i dotyczy czterech budynków jednocześnie. Stąd nasza negatywna opinia i tutaj argument planowany budynek A jest zakładany na zajęcie miejskie zabudowy jednorodziny. To już omawialiśmy. No i chciałbym też Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały. No i otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Nie widzę, nie słyszę. Tutaj też do tego projektu zgłaszam poprawkę analogiczną jak przy projekcie poprzednim. Też tutaj brakuje tego słowa zamierzenie inwestycyjne. Czy jest ktoś z Państwa radnych tutaj poprawki w sprawie projektu? Nie. Tak naprawdę przystępujemy do głosowania nad złożoną przeze mnie poprawką. Tutaj jeszcze przypomnę, że w paragrafie pierwszym po słowie negatywnie dopisuje się słowo zamierzenie inwestycyjne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zgłoszonej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Widzę, że tym samym uchwała, poprawka została przyjęta. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały druk nr 3813 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Witosa wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest tym samym? Panie.